Kamera monitoringu na stacji paliw niedaleko Pachacamac w Peru sfilmowała obcą, bliżej nieokreśloną istotę. Do tej pory nagranie wideo pojawiło się w licznych programach telewizyjnych, ale nikt nie jest w stanie wyjaśnić, czym tak naprawdę jest ów zagadkowe stworzenie. Domniemana pozaziemska istota mierzy około pół metra wzrostu. Niewiele więcej można określić na podstawie nagrania, gdyż pojawiła się ona w nocy, we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek 22 sierpnia. Na nagraniu wideo zamieszczonym na YouTubie można zobaczyć czterech pracowników stacji benzynowej, którzy zwyczajnie rozmawiają, kiedy nagle pojawia się tajemnicza obca istota. Jeden z pracowników stacji, który przedstawił się jako Juan Mauricio Morales, zbliżył się do tajemniczego obcego, który nie zważając na to, przemieszczał się dalej. Co ciekawe, przejeżdżający autobus wyraźnie zderza się z tą istotą, ale nic się nie dzieje, ponieważ chwilę później ta znowu jest widoczna na ekranie. Tajemnicze spotkanie z obcą istotą zostało już omówione w licznych programach telewizyjnych w Peru. Jednak zdania co do tego zdarzenia pozostają podzielone. Hiperentuzjaści proponują oczywiście wersję z obcym, w czasie gdy hipersceptycy opowiadają się za fałszerstwem. Szczególnie godne uwagi są jednak osoby sugerujące, że mamy do czynienia ze złudzeniem optycznym lub zwyczajnym rowerzystą ubranym w kostium odblaskowy. Zwolennicy teorii z UFO nie dają jednak za wygraną i przypominają, że Pachacamac jest dokładnie tam, gdzie znajduje się jedno z najbardziej fascynujących stanowisk archeologicznych w Peru. Miasto znajduje się około 40 km na południowy wschód od doliny rzeki Lurin, znanej z licznych budynków i świątyń, które zostały zbudowane w okresie między 800 a 1450 rokiem naszej ery. Archeolodzy odkryli tam co najmniej 17 piramid, jednakże wiele z nich jest nieodwracalnie uszkodzone przez zjawisko El Niño. Najprawdopodobniej jest to jedynie zbieg okoliczności, ale zdarzenie ze stacji benzynowej nadal pozostaje bez odpowiedzi.